To już oficjalne. Kasia Dowbor znika ze studia PNS. Kasia Dowbor znika ze studia Pytania na Śniadanie. Wiadomo, kto zajmie jej miejsce. Co się dzieje z dziennikarką? Zmiany w Pytaniu na Śniadanie. Kilka miesięcy temu program Pytanie na Śniadanie przeszedł wielką rewolucję. Wymieniono całą obsadę prezenterów. Pożegnaliśmy m.in. Kasię Cichopek, Macieja Kurzajewskiego, Tomasza Kamymela, Aleksandra Sikorę i Małgorzatę Tomaszewską. Nie wyszło to na dobre śniadaniówce, o czym przekonana jest Joanna Kurska. Jeśli wymienia się bez powodu ukochane twarze, to świadczy o braku szacunku do widzów. To nieprofesjonalny ruch, który z pewnością odbije się na ratingu. Wielka szkoda dla programu. Pytanie zostało przez nas odmłodzone. Wprowadziliśmy piękne, młode twarze, ciepłe i sympatyczne osoby, na które czekało się co dzień w setkach tysięcy polskich domów, mówiła w rozmowie z Faktem na początku roku. Na ich miejsce powstało 5 par, Klaudia Carlos i Robert Elgendy, Joanna Górska i Robert Stockinger, Beata Tadla i Tomasz Tylicki, Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyło oraz Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz. Powrót Dowbor do TVP był szeroko komentowany. Teraz chodzą pogłoski, że być może do matki dołączy nie mniej sławny syn, Maciej Dowbor. Okaże się niedługo, ale nad programem zawisły czarne chmury. Joanna Kurska komentuje zmiany w Pytaniu na Śniadanie. Joanna Kurska z niepokojem obserwuje zmiany w programie, który kwitł pod jej skrzydłami. Tylko Światu Gwiazd skomentowała zachowanie nowej szefowej śniadaniówki. Każdemu się wydaje, że może być szefem i może pracować w telewizji. Otóż nie. Ponad 100 tysięcy straconych widzów, mówi Światu Gwiazd i dodaje, PNS zostało zdewastowane przez obecną ekipę Uśmiechniętej Polski. Wspomniała też o tym, że nowi rządzący zapominają o widzach. Nienawiść do TVP zarządzanej przez mojego męża zaślepia tych ludzi do tego stopnia, że kompletnie zapominają o widzach. Więcej pisaliśmy o tym tutaj. Ciekawe, co by powiedziała na temat nowego pomysłu produkcji. Kasia Dowbor opuszcza studio Pytania na Śniadanie. Portal Shownews donosi, że Kasia Dowbor zaskoczyła dziennikarzy i wyznała, że zamierza opuścić studio Pytania na Śniadanie i wyruszyć w Polskę. Mamy nie tylko piękne studio letnie, w którym mamy fantastyczne kwiaty, ja je uwielbiam. Podziwiam ogrodnika, który się nimi zajmuje. Natomiast te wyjazdowe do mniejszych i większych miejscowości będą hitem. Chcemy być bliżej z ludźmi, ja już się, do nich, przepis redakcji, szykuję, opowiadała portalowi Katarzyna Dowbor. Shownews donosi także, że szeregi Pytania na Śniadanie w paśmie wakacyjnym ma zasilić nowy prowadzący. Po raz pierwszy w tej roli ma się sprawdzić Grzegorz Dobek, do tej pory związany z portalem Plejada, gdzie pełnił rolę redaktora naczelnego przez ostatnie 3 lata. I co wy na to?